Malutki, chodź na chwilkę. Dixie chce z tobą zamienić słówko. Ale, bo ja mam zaraz śpiewać. O, ja wiem, jasne. A ja przekażę ci sekrety, dzięki któremu osiągniesz sukces. Naprawdę? Dziękuję, proszę pani. Przed wejściem na scenę nie ma to jak stare, dobre masło orzechowe. Pachnie ładnie. Dobra, najwyższa pora rozprostować gardziele. Ciotka skoczy po małego, dobrze? Już lecę. Od razu lepiej. Mi. Oho, będą kłopoty, albo nie jestem starą pchlarą. Ojej, Jess, wyglądasz na zdenerwowanego, jak stary padalec, który zabłądził w fabryce kabli. Mam na głowie więcej niż łebski głowonóg postawiony na głowie. Co ty powiesz, a ja jak... To ja się poddaję. Czego chcesz, Dixie? Może jednak przypoczynę cię po wokalistka? Masło orzechowe? Masz próbę, już zaczynają! Trzymaj się, stary, zaraz sprowadzę pomoc. To z gminą kończymy. Mistrzem gminy w dojeniu została w tym roku wdowa Twin i jej piękna krowa Kleopatra. Ale zaraz. Od razu lepiej! Przecież wiesz dobrze, że Miedziak jest teraz naszym... Kto proszę? Chodzi ci o tego malca? Ależ on i ten jego rudy kolega zmyli się jak bandyci po skoku na skład mydła. Nie wierzę. Nie, jeżeli kłamie, to bodaj mi tam moja grzywka obklapła. Udało się! Mogę śpiewać! Ekstra! Tylko pamiętaj, zaraz po koncercie... No to cześć! Widzimy się na fajerwerkach, tak? Przyzwyczajaj się, asystencie. Od tej chwili schodzisz na drugi plan. A co to niby znaczy? On będzie sobie żył jak ten król, kochany i sławny. A z ciebie zrobi swojego sługę. Nie, on nie zrobiłby tego koledze. Jasne. No, przekonamy się jeszcze. Już jestem! Uciekł stąd, tak? Przechytrzył nas. Masło orzechowe? No wiesz, Dixie, upaść tak nisko. Może, ale tak łatwo się mnie stąd nie pozbędziesz, Jess. Trudno nie było. Chyba ufunduję tej spróchniałej desce pomnik.